Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto szmaragd. Potrzebować będziemy 3 duże jajka, szczyptę soli, jedną szklankę mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, pół szklanki mleka, 10 dekol stopionego masła, pół szklanki cukru, 2 duże łyżki kakao i łyżeczka proszku do pieczenia. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijamy na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam stopione masło, dolewam mleko oraz dodaję pozostałe składniki. I ciasto mieszam. Składniki ciasta muszą być idealnie połączone. Ciasto musi mieć jednolitą konsystencję. To świadczy, że już mamy składniki połączone. Tak. Już mamy. Teraz bierzemy sobie brzegi i ciasto przełożymy do formy. Forma 17 × 27 cm jest wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto będziemy piekli około 30 minut w 170 stopniach. Ja zawsze powtarzam, że każdy ma inny piecyk, więc czas pieczenia musimy dostosować do własnego piecyka. I ciasto wędruje do piekarnika. Ciasto już mam pięknie wypieczone. Niewielką ilość wierzchu skroiłam i pokruszę. Tak po prostu pokruszę. Możemy to zrobić w robocie, a możemy tak jak ja, rękoma. A na krem będziemy potrzebować kilogram sera, 3/4 szklanki cukru, 200 ml galaretki, 200 ml, przepraszam, śmietanki 30%. I tutaj mam 3 galaretki. Galaretki rozpuściłam w jednej szklance wody i ona już jest prawie tężejąca. I tą galaretkę połączę z serkiem i później ubiję śmietanę i też razem połączę. A tutaj mam 2 galaretki, rozpuściłam w 2 szklankach wody i później te galaretki będziemy polewać ciasto. Teraz ubijam śmietanę i kruszę ciasto. Śmietanę już mam ubitą, serek łączę z galaretką. Dodam śmietanę i całość pomieszam. Dokładnie to pomieszać. Ja myślę, że już są składniki połączone. Teraz jeszcze zbierzemy brzegi. Tak idealnie.
I teraz będziemy wykładać na ciastę. Polewamy warstwę, rozprowadzamy po całej powierzchni. Wkładamy galaretkę. Tak. Ponownie polewamy i ponownie wykładamy galaretkę. Wiesz, wyłożymy następną porcję masy i ponownie posypiemy. Tak. Starajmy się, aby ta powierzchnia była cała pokryta. Idealnie. Tak. I wiesz, posypujemy ciastem. I ciasto damy do lodówki na 2-3 godziny. Możemy zrobić najlepiej ciasta, jak są całą noc w lodówce, ale jeżeli nie mamy tyle czasu, to na 2-3 godzinki i to ciasto będzie idealne. I tak przygotowane ciasto szmaragd wędruje do lodówki. I tak oto wygląda ciasto szmaragd. Dobrze by było, aby ciasto było całą noc w lodówce. A tak wygląda w przekroju. To troszeczkę mi się tu na pewno przewróci. Tak wygląda ciasto szmaragd w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto szmaragd